No i tak właśnie przy każdym wejściu i wyjściu trzeba zdezynfekować rączki. Przyjechałam na badania kontrolne, ponieważ jestem w planie lekowym. Dostaję lek, który niedawno wszedł jako refundowany. Właśnie jestem w trakcie badań krwi, EKG. No i teraz czekam na wyniki badań, żeby dostać się do pani doktor, mojej do onkolożki. Czuję strach, wiadomo, ze względu na panującą pandemię i ten wirus latający. Poza tym mam obniżoną bardzo odporność ze względu na to, że biorę chemię, więc jestem podwójnie na niego podatna. No i muszę się przygotowywać, żeby tu przyjechać, czyli spakować maski, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki, skierowania na badanie, kanapeczki. No bo to wszystko niestety tu trwa. No, myślę, że u pani doktor to będę najwcześniej przyjęta koło pierwszej, może nawet drugiej. To tak przy dobrych wiatrach. A jest czasem. Godzina 11 teraz. A mamy tak, godzinę 11. W normalnych czasach, kiedy nie ma epidemii... Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Osoby, które leczą się na raka, przeżywają to. To jest potwornie trudne emocjonalnie doświadczenie. Boją się, jak każdy z nas. Robią wszystko, co mogą, żeby się leczyć. Pilnują tych terminów. I nagle teraz znaleźli się w sytuacji, w której jest coś, co im może jeszcze potencjalnie bardziej zagrozić. I brak tej takiej ogólnej informacji na początku, ten chaos, który powstał, zamykanie poradni, zamykanie pracowni, informacje, że zostały odroczone wszelkie badania, to spowodowało, że część z tych pacjentów zaczęła sobie kalkulować tak naprawdę, czy lepiej odłożyć leczenie onkologiczne, nie zaryzykować, że zabije wirus, czy też zaryzykować zarażenie wirusem, ale robić leczenie onkologiczne. Nie mieliśmy nawet takiej możliwości, żeby się dowiadywać, którzy pacjenci z którego szpitala, gdzie byli przenoszeni. Próbowałam się wtedy dodzwonić do Ministerstwa Zdrowia, no też mi się nie udało. Stąd był też nasz apel do Rzecznika Praw Pacjenta i to się udało, więc bardzo dziękujemy panu rzecznikowi, ponieważ uruchomił taką dodatkową infolinię dla pacjentów onkologicznych. I z tego co ja wiem, to na początku właśnie szczególnie dużo osób dzwoniło z pytaniami gdzie, co i jak. Także jeżeli mogłabym w tej chwili podsumować, to bym powiedziała tak. Ci pacjenci, którzy byli zdiagnozowani i w trakcie leczenia przed epidemią, to sporej części, ale nie wszystkim, udało się to leczenie kontynuować po początkowych perturbacjach. Ci pacjenci, którzy byli w trakcie diagnozy przed epidemią, mieli ogromne problemy z dostaniem się do lekarza, szczególnie na początku, a ci pacjenci, którzy nie wiedzą, że są chorzy, bo nie byli zdiagnozowani, no to mamy bardzo dużą grupę osób, która zacznie szturmować gabinety lekarzy po to, żeby się zdiagnozować. W zeszłym roku miałam wizytę u mojej lekarki, która odeszła na emeryturę i właśnie na wiosnę, 1 kwietnia, byłam zapisana na wizytę do nowego lekarza. I poszłam tam, stał już tam ten namiot, temperatura, ankieta i tak dalej w kolejce. I zostałam zatrzymana na samym progu z pytaniem, w jakim celu ja tu przyszłam. I zaproponowano mi po prostu telewizytę. Ja rozumiem, że pacjenci, którzy wymagają radio czy chemioterapii, to otrzymują tę pomoc od razu. Musi ta pomoc być. Ale poczułam się taka po prostu obtrącona. No. I niestety do tej wizyty nie doszła, co mi po tej telewizycie. I czuję się po prostu niezaopiekowana. Wróciłam do domu, weszłam w internet i zapisałam się po prostu na grudzień. I nie wiem, czego się spodziewać. Pacjenci onkologiczni żyją po prostu na bombie. Rak piersi i przerzuty raka piersi. To płuc, wątroby i kości. A czy pandemia jakoś zmieniła pani leczenie? Dużo się nie zmieniło, dlatego że i tak muszę co 4 tygodnie przyjeżdżać tutaj do Centrum Onkologii. No może zmieniło się to, że pani doktor
nie dotyka mnie, czyli badanie odbywa się w odległości około 2 metrów. Polega to na tym, że zadaję pytania, ja odpowiadam. Mam też w telefonie swoim w notatkach zapisane pytania do pani doktor, żeby mi nie umknęły. Nie wiem dokładnie, czym to może być spowodowane, czy to jest jakiś przepis, który lekarze mają. Po prostu w ten sposób się lekarz chroni. No czuję taki trochę niedosyt, bo pani doktor mogłaby zmierzyć mi ciśnienie, sprawdzić, czy jest właściwe, dotknąć moich węzłów chłonnych, czy one się nie powiększają, osłuchać mnie. No czasami ten mój oddech jest rzężący, bo mi tam coś zalega. Tak jak wspomniałam, mam zmiany też w płucach. Wiem, bo jestem na forach Amazonek, no i tam mamy dziewczyny, które specjalizują się w różnych przepisach, które teraz obowiązują, więc one no, często podpowiadają nam. Jeśli nie musiałabym tych badań wykonywać co 4 tygodnie, mogłabym odbyć taką wizytę telefoniczną. A leki też podobno może kurier przysłać. Podobno jest też taka możliwość. No ale mówię, ja akurat nie mogę skorzystać z tego, bo muszę tutaj być co 4 tygodnie. Ja z mamą trafiłam na Wawelską na konsultację. Tam wszyscy są w takiej jedności choroby, a wszystkie pielęgniarki, lekarze są z takim, nie chcę powiedzieć nabożnym szacunkiem, bo daleka jestem od takiej gloryfikacji, ale wie pan co, ja podziwiam ich jako zawód, jako nację. To są gesty, to są słowa, uśmiech, spojrzenie oczu, wie pan, na przykład mrugnięcie, jak ja coś mówię do lekarza, lekarz potakuje głową, ja wiem, że on mnie słucha. To są takie dla mnie najważniejsze momenty, bo ja mówię o życiu mojej mamy. Wie pan, to mi się nikt nie dziwi, że dorosła kobieta i ryczy, nie? Że po prostu jest bezsilna. Tam nikt też nie udaje, że jest lepiej niż jest. To też jest niezwykłe, takie bycie w prawdzie, nazywanie rzeczy po imieniu, jak jest. Siedleckie Centrum Onkologii. Jesteśmy tutaj w budynku poradni onkologicznych. Tu czekają pacjenci, już teraz to są godziny takie poza przyjęciem. Jest napisane stop, nie siadaj, zachowaj bezpieczny odstęp. Na co drugim krzesełku jest taka naklejka. Jestem prezesem Stowarzyszenia Rak Out, które wspiera kobiety po raku piersi. I sama jestem po leczeniu. Nie bardzo my możemy się ze sobą spotykać, bo każda z nas jest po chemiach, ewentualnie w trakcie chemii, także my no, nie spotykamy się. I cała ta działalność też jest taka bardziej facebookowa teraz. Myślimy, co będziemy robiły, jak to wszystko jakby troszeczkę się polepszy. Mamy dziewczynę, która miała właśnie być tu z panem na rozmowie, która boryka się już 3 raz z rakiem. No nie przyszła tutaj ze względu na to, że jakby obawia się jutro ma chemię i boi się takiego wychodzenia, bo już 2 były odwołane. Ale tutaj też wsparcie jest ogromne. Powiedziała, że potrzebna jest jej pokrzywa do picia przez tydzień. To mój mąż po kolana chodził, nazrywał jej pokrzywy, żeby mogła sobie parzyć, żeby ta chemia była. To są rzeczy po prostu niecodzienne. To jest właśnie nasz kalendarz. Proszę pana, proszę tutaj na czerwiec spojrzeć. O, to jest czerwiec. Ona była tak bezpośrednio po chemii, więc jeszcze bez włosów. Mniej przeżyłam całą chorobę może niż utratę włosów. Bardzo mi się zdjęcie podoba. Jestem bardzo piękna. Dumna, że tak, że po prostu mogłam w takim czymś uczestniczyć. No to jakie są teraz trudności związane z pandemią? Jest ograniczony dostęp do lekarza, stomatologa, do innej poradni, no bo to są też choroby, z którymi też się borykamy, bo to nie jest tylko choroba nowotworowa, są jeszcze szereg innych rzeczy, prawda? Tutaj trudności może są, ale jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne, ja nie odczułam ani uchybienia ze strony lekarzy, ani uchybienia z tej całej organizacji, jeżeli chodzi o leczenie, ja jestem zadowolona. Na początku całej pandemii jak najbardziej byłam w domu odizolowana od wychodzenia na zakupy, gdzie była naprawdę wysoka szansa zarażenia się. Szkoda mi było dzieci. Mamo, ja pójdę zrobię zakupy. Ty jesteś chora, zostaj w domu. Mąż, rodzina, teściowa, jak najbardziej. Potem, jeżeli to się wszystko tak zaczęło już trochę, że tak powiem, luzować, to i ja się bardziej otworzyłam na te wyjścia.
A jak pani dzieci mówią, mamo, nie wychodź na zakupy, bo jesteś chora, co pani czuje? Smutek, znaczy nie, z jednej strony czuję szczęście, że dzieci są po prostu no, na tyle mądre, że zauważyły tą całą sytuację, że ja też nie mogę wszystkiego zrobić, prawda, że chcą mnie wyręczyć, bo chcą, żebym była no, jak najdłużej zdrowa. Ale z drugiej strony też jak mamusia, nie, też, no też mi dzieci szkoda było, bo nie powiem, że nie szkoda. A teraz? Jak często pani jeździ do Warszawy? Co miesiąc jeżdżę. Na początku swojej choroby jeździłam pociągiem, bo bardzo lubię taki środek transportu. No teraz niestety mi to zostało zabrane. Jeżdżę z mężem. Mąż mnie wozi, mąż nie ma wstępu do budynku. Tylko te 6 godzin siedzi w samochodzie na parkingu. Tak wymaga tego sytuacja. No niestety i tak musi być. Pacjenci, widząc to, jak się staramy, jakie są powzięte środki, jakże są wymazy robione i tak dalej, coraz większą ufnością podchodzą do samej hospitalizacji. Dr Krzysztof Tupikowski, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Z drugiej strony pacjenci zaczynają rozumieć, że choroba nowotworowa no niestety jest chorobą, jeżeli się nie leczy, najczęściej śmiertelną. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że no śmiertelność koronawirusa przy zakażeniu to jest około 5% w naszym kraju i generalnie na świecie. Śmiertelność nieleczonej choroby nowotworowej jest zdecydowanie wyższa. Taki bilans zysków i strat, które można ponieść przy nieleczeniu się onkologicznym versus leczenie z pewnym ryzykiem jednak infekcji koronawirusa. Słyszałem dzisiaj o takiej historii pacjentki z Warszawy, która miała raka piersi, potem nastąpiły przerzuty. Teraz pacjentka już ma wizyty stacjonarne, ale w gabinecie okazuje się, że lekarz zachowuje 2 metry odległości. Nie bada pacjentki, tylko pyta, jak ona się czuje. No nie dotyka właśnie tych zmian. To jest bez sensu. Edukacja środowiska medycznego jest także bardzo ważna. Umiejętność korzystania ze środków ochrony osobistej, to znaczy z masek, przyłbic, kogli, rękawiczek, tego typu rzeczy, to jest ekstremalnie ważna. I też umówmy się, że oczywiście personel zarazić się koronawirusem może jak najbardziej. Ja sam przechorowałem niestety, jeśli się zaraziłem. Natomiast w większości wypadków stosowanie środków ochrony osobistej potrafi zabezpieczyć lekarza, tudzież pielęgniarkę przed zakażeniem. No i w tym momencie jest to bezpieczne. Natomiast no, takie zachowanie, że badamy pacjenta z odległości 2 metrów, to nie ma sensu, żeby tego pacjenta w ogóle ciągnąć do tego gabinetu. Tu jest takie użyte słowo walka z nowotworem, a my walczymy bardziej o życie. Lekarze robią wszystko ze swojej strony, żeby cały przebieg przeżyć jak najlepiej. Ale z doświadczenia tego 2,5-letniego wiem, że to jest różne, bo ja miałem kolegów, którzy się leczyli to i tą chorobę przegrali w taki czy inny sposób. Ale jest gro osób, które po prostu wygrało tą chorobę. Wygrało zdrowie i dalej jestem tego też dobrym przykładem. Kontynuuję leczenie i to wszystko wygląda jak wygląda. Co chciałby pan powiedzieć pacjentom, którzy są w podobnej sytuacji? Przede wszystkim słowa otuchy, nie poddawania się, dobrej myśli, bo tu trzeba wygrać z głową. Jestem na podorędziu pani psycholog, która przychodzi do nas wszystkich, rozmawiamy o tych rzeczach. Czyli jak ktoś na przykład myśli o tym, czy nie przełożyć leczenia o miesiąc, dwa, to raczej pan by go do tego nie skłaniał. Rozwój tego, co nas spotkało, no to jest niesamowity i u jednego odbyła się to, może być te 2 miesiące, to właśnie te decydujące 2 miesiące, gdzie naprawdę lekarze już nie będą mogli zrobić tego, co mogą zrobić wcześniej. Także czas w naszym leczeniu gra ogromną rolę.